mogę powiedzieć, nudy i dłużyznę. Tak naprawdę moja sytuacja się nie zmieniła. W skrócie, decyzja prezesa Sądu Okręgowego przywracająca mnie do służby została zmieniona decyzją prezesa Sądu Apelacyjnego, czyli prezesa Radzika. Tego się można było spodziewać. Nie chodzi o to tak naprawdę w tym wszystkim, żeby Tuleja Gonciarek wrócili do tego budynku. Chodzi o to, żeby praworządność wróciła do naszego kraju. Walczymy dalej. Co jest ważne? My sędziowie, którzy jesteśmy poddawani rozmaitym szykanom, kompletnie byśmy sobie nie poradzili w tej wojnie bez prawników. Jest okazja. Dziękuję wolnym sądom za wsparcie, za to, co robicie, za to, że bronicie i reprezentujecie nas w wielu sprawach pro bono. Szacun. Wspólnie wygramy.